Witam wszystkich. Łącznie na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w tekście do listy dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506. Otwieram 20 sesję Rady Gminy w Kierzewie. Witam wszystkich radnych i tutaj jeszcze zaproszonych gości. Witam jeszcze zdążę na stan 15 radnych. Na dzisiejszej sesji uczestniczy 11 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu 19 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Sprawozdanie wójta, punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 19 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie legislacyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, odpowiedź na interpelację złożoną na 19 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt dziewiąty, informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2020 rok. Punkt 10. Informacja dotycząca programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jeziora Wielkie. Punkt 11. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny za 2019 rok. Punkt 13. Sprawozdanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich za 2019 rok. Punkt 14. Punkt 15. Uchwała nr 20 przez 102. Przez 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2020-2024. Uchwała nr 20 przez 103 przez 2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok. Uchwała nr 20 przez 104 przez 2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Punkt 4. Uchwała nr 20 przez 105 przez 2020 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Punkt 5. Uchwała nr 20 przez 106 przez 2020 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie. Punkt 6. Uchwała nr 20 przez 107 przez 2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnej oraz ustalenia jej przebiegu. Punkt 7. Uchwała nr 20 przez 108 przez 2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Jeziora Wielkie na lata 2020-2024. Punkt 8. Uchwała nr 20 przez 109 przez 2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu Dzienny Dom Pobytu w Gminie Strzelno. Punkt 16. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 17. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 18. Zakończenie sesji. Podpunkt pierwszy. Otwarcie sesji mamy już za sobą. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę powiedzieć tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Porządek obrad jest jednogłośnie. Tak, zatwierdzenie kworum. Następnych naturalnych, na dzisiejszej sesji jest naturalnych, więc rada jest godna podejmować prawomocne uchwały. Przechodzimy do punktu czwartego, wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią Jolantę Tobę. Czy pani Jola się zgadza? Zgadzam się. Tak. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu czwartego. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu 19 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek.
przyjęcie protokołu z 19 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 18 lutego 2020 roku. Stwierdzam, że protokół z 19 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 14 stron maszynotu i 20 stron maszynotu. Punkt drugi. Protokół nie zawiera w tej treści ustawek zastrzeżeń względnych pomówień. Protokół odniesienia w tej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 19 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę o powiedzenie tak, jeżeli radni zgadzają się z wnioskiem o przyjęcie protokołu z 19 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Tak. Dziękuję uprzejmie. 8 głosów. Więcej było. Dziękuję bardzo. Wniosek o przyjęcie protokołu z 19 sesji Rady został przyjęty. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 16 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 19 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 18 lutego 2020 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Reakcja uchwała przedstawia się następująco. Uchwała nr 19/93/2020 w sprawie uchwalenia statutu gminy Jeziora Wielkie. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 19/94/2020 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 19/95/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jeziora Wielkie w roku szkolnym 2019-2020 uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 19/96/2020 w sprawie uchylenia uchwały nr 6/34/2019 Rady Gminy Jeziora Wielki z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa. Określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasą. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 19/97/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 1 grudnia 2019 roku w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 19/98/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 11 grudnia 2019 roku w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 19/99/2020 w sprawie likwidacji samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Gminy Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Komunalnych Przestrzeni w Jeziorach Wielkich. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 19/100/2020 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 19/101/2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Kończymy. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś interpelacje? Ale trzeba pamiętać o tym, że interpelacja musi być zgłoszona tak czy tak w formie papierowej. Nie. Nie słyszę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Odpowiedź na interpelację złożoną na 19 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Proszę bardzo, panie prezydencie. W sprawie zostania wyborów dróg w miejscowościach Rady Gminy uprzejmie informuję, że kierownictwo Śmiorzyczy była przedmiotem wyjaśnień. Z otrzymanych dokumentów wynika, że działka numer 41/1 w miejscowości Śmiorzyczynie własności Skarbu Państwa w 2017 roku przyjęto dróg wojewódzkich w Bydgoszczy o jej wyremontowaniu ze zgodę przekazania tak wynika. Zajął się w tym wykorzystaniu, wskazując taki
na centrum prawnego wyżej wymienionego, stanowiący własny skarbu państwa, GZDK i ja, zajęła stanowisko i zmienię zarządu niniejszej drogi, czy z wynikiem braku regulacji stanu prawnego tejże nieruchomości. 2. Zobaczony radunek realizowana na działce numer 14/3 jest własnością skarbu, jest własnością skarbu państwa w zasadzie dyrekcji o okręgowej dróg publicznych w Bydgoszczy. Zapisem w dziale uwagi drogi wojewódzkiej wraz z podaniem jej numeru. To jest 837. W związku z powyższym w gminie Jeniela Wielkie wystąpi do zarządu dróg wojewódzkich w Bydgoszczy remontowanie wyżej wymienionego odcinka drogi. Nadmieniam, że gmina może remontować, przebudowywać, modernizować drogi na wąsy wyłącznie i płatne. Punkt 8 mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu 9. Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2020 rok. Tutaj ten punkt omawialiśmy właśnie na komisji. Jeżeli Państwo radni mają jeszcze jakieś pytania do tego, to proszę bardzo. To? Dziękuję. Punktu 10. Informacja dotycząca programu usuwania azbestowych wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jeziora Wielkie. Punkt też został omówiony właśnie na naszej wspólnej komisji. Proszę, to była. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 11. Prowadzenie realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz opiekania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Ten punkt również omawialiśmy na wspólnej komisji. Pytania? Tak, ja mam pytanie. Mogę zadać? Tak, no. Wpłynęło, wpłynęła oferta z innego schroniska, czy jest ona w ogóle brana pod uwagę przy następnym roku, żeby to zmienić podwyżki na tą nową panią? Pani Rada, jeżeli tylko zajdzie potrzeba, abyśmy musieli skorzystać jakiegokolwiek innego schroniska, to będziemy do tego schroniska się zgłaszać, odczegółować. Na dzień dzisiejszy takie potrzeby nie ma, z tego względu, że większość jest praktycznie jest adoptowanej, więc jeżeli będzie tylko taka potrzeba, to będziemy mogli zawierać, bo nawet jeżeli byśmy starczyli do tego pieska, a podpiszemy umowę, to całość tego będziemy musieli ponosić opłatę. Panie wójcie, nie można zerwać umowy z wojtyczkami, ponieważ no, nie ma ona dobrej opinii, jeżeli chodzi o schronisko, a mieć umowę podpisaną właśnie z tym nową ofertą, że... Pani Radna, zastanowiliśmy się nad tym problemem, ale no, na dzień dzisiejszy, jeżeli nawet chodzi o samo zabieranie tych zwierząt z wojtyczek, no, dopóki mamy tą umowę podpisaną, nie będziemy tego zmieniać, a no, chcielibyśmy zabrać na tym, aby te części pieszków zabrać od nich, ale nawet no, jeżeli chodzi o sam transport, to byśmy zarejestrowali transport, co nam dokona. Więc zobaczymy, będziemy rozmawiać na ten temat. Także będę musiał do tego wrócić do dzisiaj do pracy, więc będziemy na tym zastanawiać, jak to zrobić. Myślę, że warto się nad tym zastanowić i przynajmniej spróbować coś zrobić, zmienić w tym temacie. Tak jest moje zdanie. Czy ktoś jeszcze chciał zadać pytanie? Coś do tego dopowiedzieć? Czy... No, w tej całej materii. Przerywam.
A do kiedy mamy umowę właśnie z tym schroniskiem? Jaka jest data zakończenia tej umowy? Sprawdzimy to, pani. No właśnie, no bo jeżeli faktycznie są zgłoszenia, że te pieski są tak źle traktowane tam, no to można tam zaingerować w jakiś sposób. Wrócimy, nie można? No dobrze, a mogę? Mam też pytanie. Jeżeli by doszło do tego, że zawieramy umowy z Wojciechkami, zawieramy z inną firmą, że tak powiem, to wtedy te pieski, które są dotychczasowo w tym schronisku w Wojciechkach, przechodzą do tej innego schroniska? Czy ja na jakiej zasadzie to wtedy by było? To by było na formalnie, ale z tego co tutaj akurat na biurek, to muszą trafić te szafy ze schroniska, to jest schroniska. Nie wiem, będziemy musieli do tego tematu wrócić jeszcze, jeżeli będziemy zdecydujemy się, aby te pieski przenieść, to wrócimy do tematu na pewno. Wtedy do schroniska, które podpiszemy umowę, będziemy musiały przyjść na to potem. Ale spokojnie wrócimy do tematu w normalnych warunkach, rozmawiamy na komisji i tak dalej. Dziękuję. Czy jeszcze zabrać głos? No. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 12. Prowadzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Górskich i realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 roku. Tutaj również wszystko omówiliśmy na poprzedniej komisji. Więc jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. Nie słyszę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jeziora Wielkich za 2019 rok. Ten punkt również omawialiśmy na wspólnej komisji. Jeżeli ktoś by chciał coś o coś zapytać, to... Nie słyszę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 14. Dyskusja. Czy ktoś chciałby zabrać głos właśnie w tym punkcie? Czy ja mogę zabrać głos w sprawie budżetu? Tak, proszę bardzo. Chodzi mi o kwotę 80 tysięcy na samochodu terenowego dla OSP w Jeziorach Wielkich. No nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wydawało mi się, że my już jakieś pieniądze żeśmy przeznaczali. To jest jedno pytanie. I jeszcze drugie. Chodzi o oświetlenie, bo nie byłam na ostatniej komisji do tego pytania. To oświetlenie uliczne, to jest 60 tysięcy na Korzuszkowo i Siemianki, rozumiem. I to jest już dodatkowo jeszcze 70 tysięcy oświetlenia uliczne. Jakie to są oświetlenia i gdzie? Pierwsze pytanie. Tak. To jest planowana kwota 80 tysięcy na zakup samochodu terenowego dla Wydziału Gminy. Tak, mieliśmy w tamtym roku, to zadanie zostało wykonane i teraz jest wrócone do budżetu. Ja myślę, że już były uiszczone w budżecie i teraz po prostu jeszcze raz, tak? A drugie pytanie? O oświetlenie 10 tysięcy gdzie? O 60 to wiadomo, tam pisze gdzie, ale za 70 nie wiadomo gdzie. Trzy lampy w Koryskowie i jedna lampa w Siemionka, z tym, że w Koryskowie jest projekt też wykonywany. Tak, ale później jeszcze wyżej 70 tysięcy, to za 60
60, to tak, Orzeszkowin jeszcze wyżej 17, 70 tysięcy. Tylko jest napisane oświetlenie uliczne, ale nie napisane gdzie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o tą kwotę 70 tysięcy złotych, to zwiększona w ogóle na opłacenie oświetlenia ulicznego. Ostatnie faktury, jak tam przychodzą za oświetlenie uliczne, jest bardzo duży wzrost cen energii. Dlatego ja tutaj szanuję, że ten plan, który przyjęliśmy na rok 2020, będzie niewystarczający. I chcę tu zabezpieczyć dodatkowo 70 tysięcy złotych na oświetlenie uliczne. Aha, to teraz rozumiem, bo myślałam po prostu, że zostaną gdzieś założone rampy, ale gdzie to i jak to, to rozumiem, dobrze? To by było na razie. Mogę ja zająć? Proszę bardzo. Mam pytanie. 372 680 zł dotacja z budżetu państwa na budowę hali sportowej w szkole podstawowej, przy szkole podstawowej w Jeziorach Wielkich. Dlaczego nie dostaliśmy i co teraz te pieniądze przepadają, czy jak to jest? Nie, proszę Państwa, niektóre nie przepadają. Mamy umowę na te środki kasowe, ale ze względu na zaangażowanie prac ministerstwo zwróciło się do nas o aneksowanie tej kwoty, że w roku 2020 będzie ona mniejsza, ale tylko i wyłącznie ze względu na zaangażowanie prac. A więcej będzie w roku 2021. Inaczej te raty będą rozłożone. Okej. Następne pytanie. Zwiększono plan wydatków, punkt 8. 9 tysięcy na wykup gruntów pod drogą w miejscowości Wola Kożuszkowa. Jaką drogę? To jest droga w Woli Kożuszkowej, tam gdzie mieliśmy problem z wyrzeczeniem granic i teraz okazało się, że część tej drogi idzie w gruntach prywatnych, więc dlatego kawałek tej drogi i część tego gruntu prywatnego wykupić. Przerywa. No, przerywa. Przerywa, strasznie przerywa. To jeszcze może chciałabym się dowiedzieć, skąd jest zwiększony plan przychodów o kwotę 3 miliony i tam jeszcze coś. Punkt pierwszy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 miliony 155 tysięcy. Skąd te pieniądze? Po uchwaleniu budżetu za rok poprzedni wprowadzamy teraz wolne środki na listę budżetową z lat ubiegłych. Są pieniądze, które wynikają z zwiększenia budżetu za rok 2019. Halo? No nie, przerywa. Przerywa. No. 3 miliony złotych wynika z rozliczenia budżetu na rok 2019. Mamy różne zadania, które no, na przykład nie zostały wykonane, są wprowadzane w tym roku, no, ale środki finansowe pozostały, więc no, to jest rozliczenie roku poprzedniego. Okay. No ja bym miała jeszcze. A ja jeszcze mogę jedno? Ja też mam jedno. Kto pierwszy? Ja. Mogę? Tak, pani Wiktor. Proszę bardzo. Chciałam się zapytać o zatrudnienie nauczyciela wspomagającego. Gdzie ma być ten nauczyciel? W jakim celu? Mogę się dowiedzieć, bo nie byłam na komisji, też tego nie wiem. Dlatego, że mamy dziecko i ten nauczyciel wspomagający musi być zatrudniony. Ale gdzie?
Nie słyszę nic pana wójta. Poproszę, żeby mówił głośniej, bo nie słyszę. Że tylko z orzeczeniem i musimy... Panie wójcie, ale my rok zwolniliśmy nauczyciela i orzeczenia mieliśmy już. Wiedzieliśmy, że jest tam dziecko z orzeczeniem. Chcę zrozumieć tą oszczędność, tą ekonomię, nie wiem. Bo tak mi się to troszeczkę mija wszystko w celu. Rok temu też wiedzieliśmy, że jest tam dziecko nie to orzeczenie. No nie musi pan odpowiadać na to pytanie, ale no to mi się tak troszeczkę nie podoba. Taki sposób załatwiania. Jednego zwalniamy, zatrudniamy następnego. Dobrze, dziękuję, nie ma więcej pytań. Pani radna, może wpłynęło do biura pokoju. Nie wiem, chcę pan... Mogę pytanie? No, proszę pani, ta. Chodzi mi o, już to jest też do uchwały, o uchwałę szóstą. Chodzi mi o w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu. Czy też by to chodziło o drogę w Wójcinie, którą drogę? Na wiosną. Ona nie ma to, a ta droga nie była gminna? Nie była drogą publiczną. Nie była drogą publiczną. Nie była drogą publiczną. No to dostaliśmy dofinansowanie, zrobiliśmy ją i mogliśmy zrobić taką drogę? Tak. Nie była droga przejazdowa. To na to, aby mieć. No tak, tu nie zrozumiałam, ale dobrze. To jest jakość słaba, nie słychać w ogóle odpowiedzi. Dobrze, dziękuję. Nie mam. Czy to co Radek się proszę zabrać głos? Ja mam pytanie. Panie, proszę bardzo, panie Elżbieto. Pana wójta dotyczące odpowiedzi na moją interpelację w sprawie kategorii dróg. Czy pan wójt wysłał już pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o wyremontowaniu odcinka Budy Radunek? To tak mam odpowiedzi tutaj. Generalny dyrektor, który wyremontowany na drodze. Słabo słyszę. Słyszę. Bunia przed. Ktoś pies. Tak, nie słyszałam o co siedzi. Tak? Tak. Tak? Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze chciał zabrać głos? Nie słyszę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 15. Uchwał. Ale jeszcze poprosić państwa radnych, że w związku z zaistniałą sytuacją proponuję, aby nie odczytywać całej treści uchwały, tylko jej numer uchwały i temat, który tam mamy właśnie w dokumentach. Państwo radni otrzymali uchwałę wcześniej i są z nimi zapoznani. Czy ktoś tutaj ma jakiś sprzeciw? Czy... Nie słyszałem sprzeciwu, będziemy od tego czasu tutaj na tej sesji będziemy czytać tylko numer uchwały i tytuł jej. Dobrze? Dobrze. Czy państwo na się zgadzają? Tak. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu pierwszego. Uchwała numer 920 przez 102 przez 2020 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2020-2024. Panie radny, przychodzi do głosowania. Thank you.
jeszcze pani Agnieszka. Nie ma tego głosowania. Gdzie to jest? Mi to by się wyświetliło od razu. Ale gdzie? A to od nich powinno się wyświetlić? Tak. Tak. No to nie ma. Agnieszka Kowalska nie ma możliwości głosowania. Nie wyświetliło się u niej w ogóle możliwość głosowania. Pani Agnieszko, a czy ma pani podzielony ekran na pół? Tutaj tak. Jeden. Tak. Nie wyświetliło się. No i co dalej? Jak mam podzielone, to mam ikony. No to. Ta nasza sesja, ta zwyczajna i tutaj właśnie wideokonferencja. Na co trzeba wejść? Znaczy tak. Prawie sesja. Tak, sesję. Połowa ekranu jest ta zwykła sesja, to mamy zawsze na sesji zwykłej. Na tablecie. Ja nie mam takiej ikony w ogóle. Nie, strony, cała strona. Jeszcze porwali ikonę. Panie Kółko, na telefonie, jak to ma wyglądać? Może pani Agnieszka? Ja zadzwonię. Pani Agnieszko, tutaj pan Olek dzwoni do pani. Dobra, czekam. Dobra. No wiesz co, ja mam same ikony Facebook, filmy do Galeria Tomam. Gdzie mam to wejść? Ja tu nie mam tej sesji na tej. No. Słucham. Dobra. A później jak wrócę, to nie idę. Już idzie, już się załącza. Zaloguj do systemu. Dobra. No, uruchom wideo. I teraz głosowanie. Chcę tu kliknąć. Tak jest. Dobra. Już jestem w domu. Okej. Dobra. Okej. Już okej. Pan Olu? Zresztą w tej minuty na mój życie. Czy to mi się nie podoba? Dobrze. Osiem głosów jest za, czy wstrzymujące się? Więc uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 20 przez 103 przez 2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok. Nic. Nie mam. Mam kolejne głosowanie. Za przyjęciem uchwały 8 radnych, 3 wstrzymujących się. Dziękuję uprzejmie. Uchwała została przyjęta.
uchwała nr 304 z 2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Przechodzimy do głosowania. Ośmiu radnych jest za przyjęciem uchwały, trzech się wstrzymuje. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Punkt czwarty. Uchwała nr 20/105/2020 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Polskiego. Państwo radni, przechodzimy do głosowania. Jedenastu radnych jest za przyjęciem uchwały. Dziękuję uprzejmie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu piątego. Uchwała nr 20/106/2020 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2020 roku. Państwo radni, głosujemy. Dziesięciu radnych jest za przyjęciem uchwały, jeden jest przeciwny. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Punkt szósty. Uchwała nr 20/107/2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu. Państwo radni, proszę głosować. Osiem radnych jest za przyjęciem uchwały, trzech się wstrzymuje. Uchwała została przyjęta. Punkt siódmy. Uchwała nr 20/108/2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Jeziora Wielkie na lata 2020-2024. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie. Jedenastu radnych jest za przyjęciem uchwały. Uchwała została przygotowana jednomyślnie. Dziękuję uprzejmie. Uchwała nr 20/109/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu Dzienny Pobyt w Gminie Strzelce. Jedenastu radnych jest za. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu 16. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo. Państwo radni, jeżeli chcą coś się zapytać, proszę bardzo. No. Chciałabym się zapytać, czy gmina, podejrzewam, że pani Marlena, pani kierownik Marlena Kantanista, ma pod obserwacją czy pod opieką, jeżeli tacy ludzie są na terenie gminy Jeziora Wielkie w związku z koronawirusem. Jesteś ludzie samotni, mamy jakąś wiedzę na ten temat. Tacy samotni. Czy mamy takich podopiecznych, że potrzebują po prostu wsparcia, tak? Od gminnego ośrodka pomocy społecznej, bo są sami, no to po prostu nie mają nikogo, kto by tam się nimi zaopiekował. Jak to wygląda, ta opieka? Tylko te osoby, które są objęte usługami opiekuńczymi. Aha, rozumiem. Dobrze. Ja mam pytanie. Jest projekt rządowy o zakup sprzętu komputerowego dla dzieci w związku z szkołą w tej chwili. Czy nasza gmina wystąpiła z jakimś wnioskiem? Jest to 80 milionów chyba. Jesteśmy w trakcie 50 tysięcy na gminę. Tak, nasza gmina ma może dostać 60 tysięcy. Wniosek trzeba zrobić, więc dyrektorzy rozwiązają to przygotowanie. Okej, dziękuję. Mogę powiedzieć? Proszę bardzo, pani Witko. Ja bardzo chciałam podziękować Państwu
paniom i panom radnym oraz panu wójtowi za to, że mamy kolejną piękną drogę na trasie Rzeszynek-Lubczówek. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję. Pani bardzo pracowitą radną. Ja jestem skuteczną. Tak, oczywiście, panie wójcie. Zgadzam się. Tak. Przewodniczący tablicy musimy odwieźć, tak? Czy zostają, bo nie wiadomo, jak ta sytuacja się dalej rozwinie, czy odwozimy do urzędu? Momencik. Chodzi o tablety. Czy radni muszą odwieźć do tablety do gminy? Radni mogą zatrzymać do następnej sesji. Można korzystać. Na razie zostałem. Oświadczenia ma was? Majątkowe właśnie do 30 kwietnia, czy termin jest przedłużony? Nie wiadomo. Tablety niech państwo radni zatrzymają u siebie. To wiecie, nie będziemy musieli jeszcze jednej sesji prowadzić właśnie internetowo. Ale tutaj... A, i pani Ewa będzie w kontakcie z państwem radnym, no to mam nadzieję, że to jakoś będzie lepiej. Ja mam jeszcze... Tak? Panie, no. Czy nasza gmina może przewiduje zaopatrywanie w mieszkańców jakieś środki dezynfekujące, czy mydło antybakteryjne? Jest jakaś możliwość, żeby coś takiego było? Ja myślę, że to nie ma większego sensu z tego względu, że no, praktycznie te maseczki, to można powiedzieć, że dwa razy można użyć, to i te maseczki to wykorzystuje, a środki dezynfekujące każdy w własnym zakresie sobie zakupić. A generalnie na jaką gminę, no jest tylko tego jednego. Nie ma jakiegoś takiego programu, z którego można by skorzystać na tą dezynfekcję dodatkowo? Nie ma. I też nie ma ogólnokrajowego. Dobrze. Dziękuję bardzo. Mam pytanie, czy są pogłoski, czy to jest prawda, że są przygotowywane jakieś pomieszczenia, lokale w podłej szkole w Włostowie na kwarantannę dla mieszkańców, tak? Czy to tylko... Powiecie zabezpieczone, czyli zam, jeziorów, gdzie tylko są umieszczone dwie osoby, tam są zarezerwowane wszystkie pokoje, opieka jest zapewniona, czyli jako pokoje działamy. Tak, rozwiązanie kryzysowe w powiecie, że mam zabezpieczone takie lokale. Dziękuję. Czy państwo radni mają jeszcze jakieś pytania? Czy wiadomo już, kiedy będzie następna komisja lub sesja, czy na razie też wszystko w czas? Nie słychać odpowiedzi. Nic nie wiemy już na temat sesji, kiedy będzie następna. Dobrze. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Ja bym chciał zabrać. Bardzo, panie Marku. No mamy spółkę utworzoną w gminie, mamy wybranego prezesa. Co z zarządem? Kto wybiera i kto będzie? Zarząd jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza jest powołana, konstytuowana, przyjmowana do tego Rady Nadzorczej i słowo. Ale to będą członkowie Rady... Coś nie za... osoby i Rada Nadzorcza, trzy osoby. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy państwo radni, ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie słyszę, dziękuję. A więc przechodzimy do punktu 18, zakończenie sesji. Zamykam sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy.